Dobra, ja jestem przygotowany na tę słodycz, która będzie tutaj w tym monsterze. Siemano ekipa, witam was serdecznie wieczorną porą przy drugim rehabiku. I często mam tak, że jak nagrywam intro, to sami widzicie, jest dzień, pięknie, ładnie, słonecznie, a potem muszę to dogrywać, ale powiem szczerze, intro jest o wiele łatwiej zrobić, aniżeli całą resztę. Tak więc co? Wystarczy gadania. Przyszła pora do testowania. Monster Rehab Brzoskwinia. Jak dla mnie to jest naprawdę jedna wielka niewiadoma. Jak dobrze wiecie, to jest pierdalnie dla mnie ryzykowne, dlatego że po tym cytrynowym naprawdę mogę się spodziewać już wszystkiego. Granulatu o smaku brzoskwini. W sumie tamten właśnie tak smakował. Dodałem tam odpowiednie znaczniki i tak dalej. No i co? Nie pozostaje chyba nic innego jak otworzyć i zaczerpnąć łyka lub dwa, przelać i tak dalej. Ogólnie tak mogłoby być lepiej z jasnością i tak dalej. W ogóle jakby włączył drugie światło, to by było o wiele gorzej. Musicie mi w to uwierzyć. W sumie nie wypowiadałem się w kwestii puszek. Wypowiadałem się, że one są bardzo takie w stylu Monstera. Na przykład Monster Absolutely Zero, ten japoński, czy kiedyś nawet był Absolutely Zero właśnie z takim designem, tylko zamiast właśnie pomarańczy, takiego brzoskwiniowego koloru, był błękitny. Więc co? Otworzy się to z łatwością. Ach, ciasna zawleczka. Jakżeby mógł nie zapomnieć. No. O, tak będzie. Dobrze. No i co? Jeżeli to będzie jednak smakować jak herbata Lipton Nesty, to będzie bardzo dobrze. Ale na razie mocno daje brzoskwi. O Jezu, to tam dawało spoko cytryną, ale wyczuć było herbatę, a tutaj nie. To smakuje, pachnie już centralnie jak Lipton. Jak Lipton brzoskwiniowy. No więc nie zaskocz mnie. Dobra, no tu już jest trochę lepiej. Dlatego, że dobra, no nie mów. Nie jest lepiej. Cofam to. Jest jaśniejsze niż Lipton. Jest o wiele jaśniejsze. No, zobaczcie sami. Węgry naprawdę, kurde, robią takie nergole, czy Rehab zawsze taki był? Musiałbym zobaczyć przy okazji innych youtuberów, ale na razie kwestia smaku. Nie spodziewałem się tego. Wow! O kur... To smakuje centralnie jak brzoskwinia. Jakbyś jadł świeżo obraną, świeżo pokrojoną brzoskwinię. Wow! Nie myślałem, że to kurde będzie aż tak wyrazisty smak. Wow! Musiałem sobie rozprowadzić po innych kubkach smakowych. I tak jak w tamtym wypadku, jest czuć taki gorzkawy smak herbaty czarnej, ale tu centralnie mega smakuje brzoskwinią. Jakbyś się naprawdę taką świeżą brzoskwinię, nie z puszki, ale świeżą, rozkroili
i po prostu jakbyście jedli świeżo pokrojoną brzoskwinię i popijali herbatą. Czy co smakuje teraz jak granulat brzoskwiniowy? W sensie nigdzie nie próbowałem cytrynowego, owszem. I tamten rehab naprawdę smakował cytrynową herbatą z granulatu, ale to... Troszeczkę też smakuje takim piccolo. Ale nie, najbardziej to jest najbardziej realny smak brzoskwini, jaki kiedykolwiek kurde mi się udało trafić i próbować. Słuchaj, może też to po samym kolorze wywnioskować, kurde. Dobra, dobra, czekajcie. Jest, widzę chyba ekstrakt z herbaty. 12/10. A ile miałby ten? Kurde, to aż 3,2%. Dobra, nie czytajmy składu, bo ze mnie taki znawca węgierskiego języka jak... jak tester. Nie no, nie to, żebym był dla siebie surowy, ale... Chciałbym, żeby kiedyś były naprawdę tańsze i ogólnodostępne. To bym je kupywał. Ale na razie to tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się następnym razem. A ja chyba to dam siostrze. Poobiecałem jej każdego importa, dać jej łyka i da ostateczną decyzję. Tak więc ja lecę do niej, a wam na razie dziękuję za uwagę. Widzimy się następnym razem.